Ho, 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 ho! Witam was, moi kochani, niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów, tym razem w GTA 5. Tak, zgadliście, ten wstęp miał być niezwykle świąteczny, niezwykle klimatyczny, ale oczywiście nic się z tego nie udało, bowiem czapka jest na mnie za mała. Z uwagi na mój przyduży łeb. Co zrobić, nie? Tak czy inaczej, z uwagi na to, że zbliża się czas prezentów, czasu spędzonego z rodziną, czas karpia, czas zimnej wódeczki, czas przepysznych ciast i ogólnie czas przyjemny, to ja chciałbym trochę tej przyjemności dorzucić i wam złożyć życzenia. Przygotowywałem się do tego cały tydzień, także mam nadzieję, że mi całkiem nieźle to wyjdzie. Zatem, moi drodzy, wam życzę wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, żebyście się nie kłócili z bliskimi na święta, żebyście mieli dobre relacje oraz stosunki z osobami, z którymi chcecie mieć dobre relacje oraz stosunki, no i żeby wam pieniążka nie zabrakło na wszystkie wasze potrzeby, no bo to też jakby nie było istotne jest, prawda? A, no i właśnie, żebyście się jeszcze zbyt szybko nie starzeli, no bo mi to się niestety nie udaje. Teraz może tak tego nie widać, bo mam ścięte włosy, ale generalnie to siwizny mi przybywa tak szybko jak dzieciaków w Polsce po 500+. No a tak nie powinno być. Poza tym, moi drodzy, mam dla was jeszcze, uwaga, parę gierek różnych, w sensie komputerowych. Oczywiście te kluczyki są rozdawane w konwencji kto pierwszy, ten lepszy, także zwycięzcom gratuluję refleksu. No i mi się wydaje, że to chyba będzie wszystko. Raz jeszcze, moi drodzy, wszystkiego dobrego, udanych świąt. Zapraszam was na ostatni odcinek przed przerwą. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, no i że zostawicie mi świątecznego lajka. No a jeżeli aktualnie szukasz jakiejś gry komputerowej, no to wbijaj po nią koniecznie do serwisu eneba.com. To właśnie tutaj zaopatrzysz się w tytuł, którego potrzebujesz, do tego często w bardzo atrakcyjnej cenie. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz z kolei w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, no a w opisie znajdującym się poniżej tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Także zachęcam tam zerknąć. Hubson, a co gdyby sprawdził, jak zadziała gaz łzawiący w pojeździe, który zamiast klaksonu posiada możliwość otwierania i zamykania dachu, jak na przykład samochód Easy? No i powiem wam, że to, co napisał Kacper, ma całkiem spory sens. Otóż w ostatnim odcinku okazało się, że gdy rzucimy sobie gaz łzawiący, następnie gdy wjedziemy sobie w tę chmurę tego gazu kabrioletem, no to życie, w tym przypadku Franklinowi, jest odbierane. No i dla mnie właśnie podobnie jak dla Kacpra, całkiem ciekawe jest to, jak będzie to wszystko odczytywała gra, kiedy wjedziemy sobie w taką samą chmurę po gazie łzawiącym z samochodem, w którym dach jest ściągany. No bo jak pewnie kojarzycie, w tej mananie, którą sobie przed momentem testowaliśmy raz jeszcze, dach jest ściągnięty na sztywno i nie da się z powrotem go założyć, prawda? No i jak widzieliście, moi kochani, w takim samochodzie też całkiem łatwo jest się udusić, natomiast zobaczmy sobie, co stanie się, gdy dach założymy i czy gra przypadkiem nie będzie odczytywała tego w taki sposób, jakbyśmy sobie w tę chmurę wjeżdżali ponownie samochodem cabrio, a nie samochodem, który dach posiada. Ej, nie, jednak nie. Jednak w takim przypadku życie Franklinowi nie jest odbierane, także tutaj trzeba akurat przyznać twórcom GTA 5, że się naprawdę postarali o ten szczegół i bardzo, ale to bardzo dobrze to dopracowali. Co do mitu czwartego, to widać na dole odznaki, jak dwie osoby leżą kopiącego, znaczy się kopią leżącego. Tutaj prawdopodobnie będę musiał się uderzyć w pierś i wam przyznać rację, ponieważ widziałem, że mnóstwo, ale to mnóstwo komentarzy. What the hell? Wypadki samochodowe z policją to nigdy nie jest nic przyjemnego. Dużo osób tak czy inaczej pisało mi, że tam się pomyliłem w przypadku tego mitu z tą odznaką, ponieważ patrzyłem troszkę w złe miejsce, a będąc tym wszystkim jeszcze bardziej dokładnym, nie przyjrzałem się tej sprawie, no zbyt dokładnie, można powiedzieć, nie? Ponieważ ci policjanci, którzy tam kopią tego peda, oni są podobno bardzo mało widoczni. I tak, zobaczcie, jest takie miejsce na tej odznace, prawda? Zaraz pod tym takim głównym monumentem, gdzie widzimy, że jacyś dwaj policjanci, a dokładnie mówiąc jakieś tam dwa pedy, kopią trzeciego peda, prawda? Teraz właśnie świetnie to widać na tym screenie, że mamy tam pod tym, tak jak powiedziałem, głównym budynkiem na tej odznace, na środku odznaki, dwóch pedów, dwóch prawdopodobnie policjantów, którzy znęcają się nad jakimś tam biednym cywilem, co oczywiście świetnie nawiązuje do GTA 4, o czym bodajże wspominałem wam w odcinku poprzednim. Fala uderzeniowa od wybuchu granatu bądź RPG może zbić szyby w samochodzie.
Mi się wydaje, moi drodzy, że żeby sobie to jakoś tam w miarę sensownie zbadać, to ustawimy nasz samochód w miarę blisko jakiegoś murku, jakiejś ściany. Niech będzie tutaj. Myślę, że to może być ciutkę za blisko, także troszkę się oddalimy. I ja po prostu granat rzucę teraz tutaj jakby w ten kant między murkiem a chodnikiem. I zobaczymy, czy fala uderzeniowa wywoła to, że szyby w naszym pojeździe zostaną wybite. Także przechodzimy sobie do próby numer 1, rzucamy granat. Myślę, że ta odległość jest całkiem spoko. A jednak nie. Spokojnie, nie szkodzi, wykonamy sobie jeszcze jedną próbę. Tym razem postawiłem tego cheatacha, no z kolei nie wiem, czy to nie jest trochę zbyt daleko, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Być może odległość jest całkiem spoczko. O! Nice! Okej, dobra, może szyby się nie wybiły, ale maska ewidentnie się podniosła i to było spowodowane właśnie wybuchem tego granatu. Wykonajmy zatem jeszcze jedną próbę. No tym razem niestety nic. Spróbujmy granat rzucić mniej więcej... fuck, bo ja za chwilę wybuchnę. Kurde. Dobra, może to będzie całkiem spoko odległość. Nie, no znowu samochód niestety eksplodował. Szlak. Wykorzystam sobie teraz do testów nieco inny samochód, na którym być może jakieś fajne efekty zobaczymy. Nie wiem, czy teraz przypadkiem znowu trochę nie jest za blisko. Samochód nie wybuchł, ale z szybami, jak widzicie, też kompletnie nic się nie stało. Rzućmy sobie granat raz jeszcze. No i ponownie nic. No może oczywiście poza tym, że znowu delikatnie chyba maska się podniosła z tego, co widzę. Mniejsza, wykonajmy kolejną próbę, trochę samochód przestawiłem. No i zobaczcie, samochód wybucha. No i szyby też zostają oczywiście zbite, ale chyba chodziło o to, żeby samochód nie wybuchł, a żeby to tylko szyby się zbiły, prawda? Wykonajmy sobie, moi kochani, jeszcze jedną, ostatnią już próbę z granatem. Jeżeli tym razem znowu nic ciekawego nam się nie uda uzyskać, no to raczej sobie chyba to odpuścimy, prawda? No tak, znowu delikatnie się poluzowały, tym razem drzwi od bagażnika i też drzwi od strony kierowcy, natomiast jeżeli chodzi o szyby, to one pozostały całe. Pozostało nam już tylko zobaczyć, jak będzie sprawa wyglądała w przypadku rakietnicy, więc uderzamy w murek. No i jedyne, co spowodowała fala uderzeniowa po wybuchu rakiety, to to, że też delikatnie otworzyły się drzwi tylne, prawda? Okej, jeszcze ciutkę sobie przesunąłem ten samochód w kierunku ściany i zobaczmy ostatnie dwie próby, czy one cokolwiek dadzą. No dadzą i co więcej, nawet szyby zostały stuczone, ale samochód, jak widzicie, także został zniszczony, także zdecydowanie nie możemy sobie tego moim zdaniem zaliczyć. Jak dla mnie, mity możemy obalić. Jak użyjesz przy policji flary, to nie dostaniesz wontedu, ale za to podejdzie policjant i zapyta się, czy wszystko okej. No to jest, moi kochani, też wyśmienity mit. Natomiast mi się wydaje, że on może być nieprawdziwy, tak samo jak mit, który mówił o tym, że rzekomo może podjechać pod Franklina albo innego jakiegoś tam bohatera policja, kiedy staniemy na krawędzi wysokiego budynku i będziemy imitowali to, że chcemy popełnić samobójstwo. Chyba taki mit gdzieś się pojawił. No i on zdecydowanie był zajebiaszczy, no ale kurczę, raczej wątpię dosyć mocno w jego prawdziwość. My póki co weźmy sobie pistolet sygnałowy, ponieważ to o niego chodzi. No i spróbujmy strzelić tak, aby nikogo nie przestraszyć, a jedynie wywołać... no moi drodzy, wywołać tak jakby alarm, nie? Że wołamy o pomoc, ale na nic się to zdało. Tak jeszcze w sumie przyszło mi do głowy, żeby zobaczyć, jak to będzie w przypadku tego całego atomizera. Natomiast no, jeżeli taki pistolet, wiecie, ten flarowy, który wystrzeliwuje flarę, zaalarmował policję i ta chciała nas zaaresztować, to raczej w przypadku każdego pistoletu będzie tak samo, nie? Ale zobaczmy, co się stanie. Mieli taką delikatną zwiechę, nie? No ale od razu policja de facto zaczęła Franklina atakować, więc prawdopodobnie będziemy mogli sobie ten mit obalić. Zobaczmy sobie jeszcze z ciekawości, jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku pistoletu, a właściwie po prostu paralizatora, żeby w skrócie powiedzieć. Wyczyśćmy wanted level. Never wanted level jest wyłączony, także możemy sobie spróbować oddać strzał. Czy policja będzie nami wówczas zainteresowana? No wszystko wskazuje na to, że nie. Strzelmy sobie jeszcze paralizatorem na oczach policji, być może wtedy policjant zareaguje. No nie, wychodzi na to, że na paralizator policja nie reaguje. Także prawdopodobnie jest to w ogóle jedyny pistolet, którego możemy użyć przy policji i który nie wzbudzi ich wrogości? Jakoś tak można powiedzieć? Myślę, że tak. Natomiast w przypadku pistoletu flarowego już tak dobrze nie ma.
Dachy w samochodach, które nie są rozkładane, nie psują się. Czyli nie schodzi z nich farba, nie widać na nich żadnych uszkodzeń. No dobrze, na początku zobaczymy sobie, moi drodzy, samochód, który nie ma rozkładanego dachu. W naszym przypadku będzie to Comet. No i próbę będziemy sobie wykonywali na lotnisku, ponieważ uważam... no ja jestem zajebisty jednak. Chciałem powiedzieć, że to jest najlepsze miejsce do przetestowania czegoś takiego, ponieważ tutaj mamy różne takie obiekty, na których możemy się jakby obrócić o 180 stopni, upaść na dach i trochę tym dachem jakby poszurać sobie o podłoże, ale kurka siwa, no jednak chyba takie proste to nie będzie z tego co widzę. No to moi kochani, mamy pierwszą udaną próbę i chyba już od samego początku możemy to obalić. No chyba, że twórca tego mitu miał tu na myśli jednak samochody, które mają dach rozkładany, chociaż wyraźnie jest napisane, które nie są rozkładane. No ale generalnie z ciekawości zobaczymy sobie samochód, który ma dach rozkładany, jak to będzie wyglądać, nie? W sensie sobie ten dach z powrotem oczywiście wyjmiemy. No i wykonajmy, miejmy nadzieję, tą jedną dobrą próbę, która pozwoli nam... zobaczyć, jak to w tej grze faktycznie jest. No mi się wydaje, że ta próba chyba nie była, łagodnie mówiąc, zbyt udana. Także wykonajmy sobie jeszcze jedną. Chodzi mi o to, żeby troszkę tym dachem poszurać o podłoże, o płytę lotniska, nie? Wtedy chyba będzie to próba najlepiej wykonana. Pytanie brzmi tylko, za ile mi się w ogóle taką próbę uda wykonać, prawda? O, teraz chyba całkiem spoko to wygląda. No i zobaczcie, że dach w tym pojeździe się nie uszkodził, co nie? Czyli być może po prostu Krystian źle to troszkę zapisał. Może miał zupełnie co innego na myśli, nie? Być może właśnie chodziło mu o te samochody, które mają dach rozkładany. Wykonajmy kolejną próbę, tak czy inaczej. No i ta próba nam chyba doskonale pokazuje, moi drodzy, że czy to samochody z dachem rozkładanym, czy to samochody z dachem takim, wiecie, na sztywno, że tak powiem, przyspawanym do naszego samochodu, no nie ma to żadnego znaczenia, nie? I w takim przypadku dach jest, że tak powiem, elementem możliwym do uszkodzenia w samochodach w GTA 5. Także mit, moim zdaniem, możemy sobie obalić. Chodząc po schodach w pierwszej osobie, jest to o wiele szybsze niż w trzeciej osobie. Do przetestowania tego mitu, moi drodzy, wykorzystamy sobie schody, które testował Michael podczas wyścigu z tą taką babeczką. Na pewno kojarzycie, to jest taki jeden chyba z bardziej popularnych random eventów, które możemy na mieście spotkać, w sensie w Los Santos. Zobaczmy sobie na początku, jak to mniej więcej wygląda z perspektywy trzeciej osoby. Mi się wydaje, że i tak, żeby to dobrze zobaczyć, to będziemy musieli wykorzystać podzielony ekran i dokładnie ten czas zmierzyć, ale zanim do tego przejdziemy, to zobaczmy, jak to wygląda na oko, nie? No jakby dobrze wiemy, że w GTA 5 te prędkości uzyskiwane przez bohaterów przy wchodzeniu na schody, no one nie są zbyt zajebiaszcze, ale tutaj ojej, mi się wydawało, że w przypadku tej kamery pierwszoosobowej, no bohater dużo szybciej się po schodach wspinał, bez kitu. No podejmijmy się jeszcze jednego testu. Na początku kamera trzecioosobowa, że tak sobie to nazwę, i teraz kamera pierwszoosobowa. No nie, no mi się wydaje, że ta różnica jest diametralna, ale zobaczmy sobie to jeszcze na podzielonym ekranie, żeby mieć 100% pewność. Ja sobie te czasy od razu porównałem, zobaczyłem, jak to wygląda na podzielonym ekranie. No i co? Fajna ciekawostka. Chyba tylko tyle można powiedzieć. W misji Complications w domu Michaela Jimmy gra na konsoli. Jednak jeżeli rozwalimy mu telewizor za pomocą na przykład pistoletu z tłumikiem, Jimmy dalej będzie naparzał w pada, mimo że telewizor już nie funkcjonuje. Ogólnie, moi kochani, to w serii GTA mieliśmy sporo takich momentów, gdzie mogliśmy w misji odwalić jakąś głupią rzecz, nie? Głupią, ale jednocześnie do przewidzenia. I często twórcy, jakby nie było, gdzieś tam zapobiegali tego typu akcjom, no i koniec końców kończyło się to tak, że albo misja była sfejlowana, w sumie to chyba już żadnego innego albo nie ma. Dlatego też właśnie mam tak duże wątpliwości odnośnie tego mitu, który napisał Seba, nie? No bo raczej jest to rzecz, którą twórcy powinni przewidzieć, że wbijając do chaty należącej do Michaela w misji Complications, gracz będzie chciał podwalać jakieś głupie cyrki, nie? Jak chociażby rozwalenie ekranu, na którym to Jimmy gra w jakąś grę komputerową. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie ma co spekulować. Jesteśmy już wewnątrz, pistolet z tomikiem przygotowany, także oddajmy strzał i zobaczmy, czy
Jimmy faktycznie na to nie zareaguje. Jak widzicie, no Jimmy ma to totalnie gdzieś. Ej, to jest dziwne, kurczę. Zobaczcie, w ogóle nie reaguje na strzały, które oddajemy z tego pistoletu i do tego jeszcze się wydziera, że mu się zajebiście gra, co nie? Ej, to jest mega akurat niedopracowana rzecz, ale szkoda, że coś takiego w tej grze występuje. Ja jakby oczywiście kumam to, że strzelamy z pistoletu, który ma tumig i no nie jest cichy, ale przecież nie zmienia to faktu, że obrazki na ekranie, na którym gra Jimmy, znikają, więc to chyba jest logiczne, że coś złego się stało, nie? Szkoda, że gra nie jest na taki wypadek przygotowana nieco lepiej. Dziękuję moi kochani, że wpadliście. Zachęcam was teraz do oceny tego materiału oraz do zostawienia suba, jeżeli macie na to ochotę. Dziękuję także patronom, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Strzałeczka.